Ściana pamięci to jeden z głównych elementów nowego upamiętnienia na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Jasna, betonowa ściana wskazuje przebieg drogi, którą pędzono ofiary do budynku komór gazowych – szlauch. Jak nazywali tę drogę SS-mani, była długim na 240 metrów korytarzem zabezpieczonym z obu stron drutem kolczastym, przyplecionym gęsto gałęziami sosnowymi. Ich zadaniem było ukrycie idących na śmierć ofiar przed wzrokiem przetrzymywanych w Sobiborze więźniów. Ściana łącznie długości ponad 900 metrów została pokryta powłoką antygraffiti, a w swoim najwyższym punkcie, usytuowanym tuż przy wejściu do budynku muzealnego, ma wysokość około 6,5 metra. Wykorzystując symbolikę podwójnej, zamykającej się ściany, tworzącej niedostępną szczelinę, wskazuje ona miejsce, w którym znajdowała się brama wejściowa w szlauchu. Biegnący wzdłuż muru pas wyłożony białym kruszywem oddziela nas, współczesnych od ostatniej drogi ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.